Witajcie, dziś w radomskiej jeździe ponownie mamy dla Was BMW. A dokładnie jest to model z serii 1 z silnikiem 2 litry, 150 koni. Nie ukrywam, jest to mój ulubiony silnik wysokoprężny, jaki jest dostępny na rynku, ale nie o silniku, a o przedniej osi, bo na nią mamy napęd. W tym modelu jest najwięcej dyskusji. Dla mnie jest to oczywista droga, którą pokonało BMW, ale to auto zmodyfikowano o wiele bardziej niż tylko sam zmieniony napęd z tyłu na przód. A teraz Wam pokażemy, jak bardzo zostało zmienione i jak dobre to auto. BMW serii 1 to kompaktowy model bawarskiej marki, który zadebiutował na rynku 15 lat temu i przez dwie kolejne generacje był autem tylnonapędowym. Choć jak pokazały badania, większość właścicieli tego modelu nie zdawała sobie z tego sprawy, myśląc, że jeździ autem z napędem na przód. Idąc za wynikami tych badań, konstruktorzy z Bawarii postanowili zmienić tradycję i w kolejnym modelu zafundować klientom napęd na przednią oś. Co ciekawe, BMW serii 1 oparło się również trendowi powiększania każdej kolejnej generacji, ponieważ ten model jest o 5 mm krótszy od poprzednika. Jak przystało na BMW, wnętrze jest eleganckie i klasyczne, choć nie brakuje w nim kilku nowoczesnych akcentów. Na plus zasługuje fakt, że niemal wszystko jest miękkie i dobrze wykonane. Z ciekawostek, kieszeń na telefon jest inna niż w większości aut, ale co najważniejsze, jest bardzo, ale to bardzo funkcjonalna. Sprawdźcie sami. Na tylnej kanapie nie brakuje miejsca i bez problemu można jechać w dłuższą trasę, oczywiście w 4 osoby. Bagażnik ma pojemność 380 litrów i jest to dobry wynik. Co najważniejsze, bagażnik jest bardzo funkcjonalny. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, mamy tutaj bogaty wybór. Są jednostki trzycylindrowe, czterocylindrowe, jednostki benzynowe, ale również 1.6 diesel, dwulitrowy diesel, którego uwielbiam i testujemy, ale jest też wersja o mocy 306 koni mechanicznych. I to już jest prawdziwy, mały, wielki potwór. Jak się siedzi w kompaktowym BMW, muszę Wam powiedzieć, że tak samo jak w dwójce czy trójce. Ja nie widzę tu żadnej różnicy, a z tym, że jak gdy pierwszy raz usiadłem, nie jest tak nisko jak zawsze, bo wydaje mi się, że, niegdy, że fotele w tamtych modelach można opuścić trochę niżej, ale też jest jakby bardziej komfortowo. I rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, to to, że wszystko mamy dookoła miękkie, to jest dość oczywiste, ale nawet tu, gdzie na ogół właśnie kolanem, gdy się uderza, bo tutaj też jest dobrze wyprofilowany ten fotel, ale gdybym sobie przysunął kolano, to tutaj bym uderzał i tu też mamy wyłożone miękkim tworzywem, więc naprawdę jest miękko. Na ogromny plus zasługuje kieszeń na smartfona, bo jest no po prostu idealnie zrobiona, wyprofilowana, w dobrym miejscu. No ja trochę daleko siedzę, więc może dlatego mam tak za daleko, ale oczywiście ergonomia BMW też idealna, no bo wszystko w zasięgu ręki. No i ilość tych przycisków. Może w pierwszym wrażeniu jest ich dużo i trudno je ogarnąć, no ale dosłownie wystarczy pół godziny i dokładnie wiemy, gdzie, pod którym przyciskiem, która funkcja jest. I to jest no maksymalnie intuicyjne. To jest to, co w BMW wielu ceni. Dostępny w nowej jedynce jest również wirtualny kokpit, czyli wirtualne zegary tutaj przed kierowcą, ale tutaj mam akurat wersję standardową, można powiedzieć znaną już z BMW, więc tutaj tej nowości Wam jeszcze nie pokażemy, ale nowością jest też konsola centralna. W ogóle gałka zmiany biegów, choć to skrzynia automatyczna, jest bardzo, ale to bardzo przyjemna i taka, no powiem Wam naprawdę, chyba jedna z najlepszych, jaką ostatnio testowałem. Od razu się rzuca w oczy, od razu tak człowiek ją zapamiętuje i przyjemnie ją zapamiętuje.
umiejscowienie również portu USB idealne, bo sam ładowałem sobie telefon, mam króciutki kabelek, a idealnie wystarczyło, żeby podładować, wsadzić kabel i również zmieściło się telefon do kieszeni, nic nie przeszkadzało. To jest istotne. Tutaj ten schowek jest taki nie za wielki, ale mamy tu również USB-C. Dwa USB-C z tyłu, tylna kanapa, muszę Wam powiedzieć, że długo na niej siedziałem i myślałem, czy w długiej trasie człowiek o mojej posturze by sobie tam poradził i by było mu wygodnie. I skłaniam się ku temu, że tak, że byłoby naprawdę wygodnie tam i nie czułbym się tam ciasno. Ta kanapa jest naprawdę taka nie za twarda, bo pamiętam, że niektóre BMW mają to do siebie, że mają twarde tylne kanapy. Ta tutaj jest naprawdę jest tak, mi się wydaje, nastawione na komfort i zawieszenie też do tego jest nastawione na komfort, ale o tym będzie zaraz. Jeszcze na koniec słowo o bagażniku, bo jest on naprawdę przestronny. Fajny, że dwupoziomowy, można sobie naprawdę wrzucić coś pod spód i ono tam, te rzeczy będą z nami jeździły i nie będą przeszkadzały. Ale co najważniejsze, jest taki sam jak w Golfie i większy niż w A-klasie. Więc tutaj te analogie do Golfa będą jeszcze wracały. No i rzecz, która na koniec, teraz mamy ciemno, więc wszyscy widzą podświetlenia boczne oraz z przodu te podświetlenia. Tu również z tyłu mamy podświetlenia takie niebieskie. Ten niebieski kolor bardzo dobrze pasuje. No i to nie jest podświetlone pod spodem, tak jak wszędzie na ogół, a w tym boczku i wygląda tak, jakby to były nici przeplecione. Pięknie to wygląda i ogromny plus BMW. Bardzo się postaraliście. Teraz rzecz, o której było jakby najgłośniej, najwięcej dyskusji. Jak to możliwe, że BMW znowu robi model z napędem na przednią oś? Przecież tak nie może być. No dla mnie to w ogóle takie dyskusje są tak jałowe, bo to, że kiedyś BMW robiło tylko napędy na tylną oś, nie znaczy, że teraz ma robić tak samo. No, rynek się zmienia, świat się zmienia. No, nikt jeszcze 10 lat temu by nie powiedział, że samochody elektryczne będą szybsze od benzynowych. No, a są szybsze. Nikt nie powiedziałby, że rynek tak się zmieni i będziemy jeździć w Polsce, SUV-y staną się tak modne. No niestety, takie są tendencje. A dla mnie, no, każdy, kto marudzi na to, powinien się przejechać X2. Dla mnie ten model po prostu jest tak świetnie zestrojony, ta przednia oś tam pasuje, no go-kart po prostu, go-kart, świetnie, świetne auto. Tutaj, jeżeli byśmy mieli tył napęd, no to co w takim małym aucie daje nam tył napęd? No, nie czujemy tej różnicy, naprawdę 80%, a nawet 90% jestem w stanie powiedzieć, nie zauważyłoby, jeżeli to byłby tylny napęd, w trakcie codziennej jazdy nie zauważyłoby różnicy między tylnym a przednim napędem. Tutaj mamy przód, który naprawdę sobie dobrze radzi. W zakrętach, gdy dodawałem gazu do końca, sprawdzić, czy ucieka przód. Wszystko było tak, jak należy. Trakcja dobrze trzymała. Podobno w zakrętach, gdy jedziemy na luzie i mocno skręcimy kierownicą, to trochę zarzuca tyłem, no ale to naprawdę to trzeba by chyba specjalnie to zrobić, żeby to się udało. Ja jeździłem, testowałem i wszystko było tak, jak należy. No i tu wielkie po prostu ukłony w stronę inżynierów BMW, jeśli chodzi o ten silnik, bo dla mnie ten silnik dwulitrowy diesel o mocy 150 koni to obecnie najlepszy diesel na rynku. Bezkompromisowo jestem w stanie naprawdę się o to pokłócić, bo po pierwsze, on daje naprawdę dobrą dynamikę. Zestrojony z 8-stopniową skrzynią biegów, jaką tu mamy, co ważne, jedynki również są w automacie, w podstawie, więc to też ciekawostka. Tu skrzynia automatyczna jest jakby wyposażeniem podstawowym. I muszę Wam powiedzieć, że no, ten silnik z tą skrzynią to po prostu idealnie dobra napara. I mamy kawałek prostej, gaz w podłogę, praktycznie 0 turbo dziury. Od razu obrotomierz idzie w górę, czujemy zaraz moc. Tak jak jest to w każdym dobrym silniku benzynowym, ja dlatego nie lubię na ogół diesli, bo właśnie ta turbodziura jest wydłużona, no i wycie. A tutaj jechałem, uwierzcie mi, tym samochodem na trasie naprawdę szybko i nie słychać silnika. Ten silnik w ogóle nie wyje. Nie ma czegoś takiego jak wycie tego silnika uciążliwe. On sobie bardzo dobrze pracuje i zmiany biegów są po prostu idealne. Nachodzą na siebie te łopatki idealnie, nie ma jakiegoś przestoju. Teraz od zera zobaczcie. Jedynka, wiadomo, głośno,
dwójka, trójka, czwórka, 100 na godzinę. Przy gazie wciśniętym do połowy. Więc naprawdę, jedziemy w trybie komfort, bo w sportowym oczywiście usztywnienie, kierownica z M-pakietem, czyli to wszystko to, co w BMW najlepsze. I muszę Wam powiedzieć, że jednak ja bym jeździł w tym komforcie. Oczywiście zapewne jakbym ja miał to auto, to jeździł w Eco, bo jestem fanem Eco Drivingu. Ale już Wam mówię też, co ten samochód potrafi, jeśli chodzi o ekologiczną jazdę. Ekonomiczną. No i ekologiczną też, bo udowodnione zostało, że diesle BMW chociażby są tak dobrze zrobione, że wciągając powietrze w Krakowie wypuszczają 3 strzeli niż wciągnęły. No to jest tego rodzaju zły diesel, powiedzmy. I jeśli chodzi o spalanie, no to uwierzcie mi, tym samochodem nie da się spalać więcej niż 8 litrów na trasie, jadąc z gazem w podłodze. I to z gazem w podłodze aż do V-Maxa. Po prostu byłem w ciężkim szoku. Przejechaliśmy 30 km, zresetowałem licznik, patrzę, a tu jest 6,7, a naprawdę było gniecione. No, przyspieszyłem się. Samochód 6,7 spalanie. Gdy testowałem spalanie na drodze krajowej w przedziale 70-90, 4 litry. No po prostu tym samochodem uważam, że tu byłoby podobne wyniki w spalaniu jak w mojej Fabii. Tylko że moja Fabia ma o 55 koni mniej. Więc tu te wyniki są fantastyczne. Tylko że wiadomo, no, miasto już by temu miastu zrobiło co innego. No bo w mieście te wyniki by szły drastycznie w górę. Aczkolwiek wydaje mi się, że 8 litrów w cyklu miejskim, czysto miejskim, to też byłoby maksimum. Bo wydaje mi się, że w mieście on by też wcale tak dużo nie spalał. Ale ten silnik, to spalanie, ta skrzynia 8-stopniowa, łopateczki, wszystko tak, jak być powinno. Jednak potrzebne są auta w klasie kompaktowej, w kompakty marek premium, bo one jakby pokazują to coś więcej niż tylko dobre auto, jakim jest Golf czy Focus. Tu jest jednak coś więcej. Mamy przednią oś, mamy niskie spalanie, mamy tutaj naprawdę dobre zawieszenie, bo o tym też warto powiedzieć. Ta płyta podłogowa, nowa płyta podłogowa świetnie sobie radzi. Jechaliśmy, chociaż w trybie sportowym odradzam jazdę po wyboistej drodze, ale w trybie komfortowym, no wytłumienie naprawdę wysokiej jakości. No i oczywiście też cisza przy wyższych prędkościach, którą Wam zaraz pokażę, zasługująca na naprawdę wysoką ocenę, ale no co by nie mówić, marka premium ma też to, że wygląda premium. To auto świetnie się prezentuje, szczególnie z tyłu, gdzie tam mamy podwójny wydech, jest to naprawdę taki już smaczek. W ogóle bardzo mi się podobają te dolne progi i cały tył auta, jego dolne rejony. Wygląda to naprawdę dobrze. Światła LED, które też są w bardzo wysokiej jakości, bo już teraz widzę, jak jasno one świecą, ale to też jest taka wizytówka BMW, że te światła są dopracowane do perfekcji. I zaraz Wam pokażę, jak na trasie to sobie auto radzi, ale tak jak mówię, dwulitrowa jednostka, 150 koni, do tych gabarytów nic więcej nie potrzeba. Mamy 120 na liczniku, a tempomacik, spalanie około 5 litrów. I co najlepsze, cisza, która jest naprawdę dobra. Delikatne szumy gdzieś na słupkach, ale to naprawdę bardzo delikatne. Wszystko na trasie tak, jak być powinno. No i to auto płynie, naprawdę co najważniejsze. Zobaczcie, jedziemy ze 120, gaz w podłogę. Szybciuteńka redukcja i przyspieszamy żwawo. I naprawdę ta skrzynia z tym silnikiem świetnie współpracują, bo mocno też redukują nawet przy wysokich prędkościach. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że wciskamy na trasie gaz i się nic nie dzieje. Bo niestety ostatnio kilkoma takimi autami jechałem, no i to tak być nie może. Teraz mamy 140, no i jakby hałasów nie przybyło. Jest wręcz tak samo.
To jest ogromny plus. I teraz już zjeżdżamy na prawy pas i podsumowujemy, bo dla mnie BMW serii 1 to jest auto potrzebne na rynku w dobrej cenie, bo te 1000 zł raty to jest naprawdę, naprawdę coś fajnego. W wersji najmocniejszej jest i tak zamyka się poniżej 200 tysięcy, więc to też jest świetny wynik. No i fakt, że mamy bardzo bogacie wyposażoną podstawę, to jest ta różnica. No i to jest to, że wystarczy, tak jak zawsze mówiłem przy okazji BMW, wsiąść do fotela, złapać tą kierownicę i wiemy, że jesteśmy w BMW, bo te auta charakteryzują się tym, że świetnie się w nich siedzi, świetnie się prowadzą. No i do tego jeszcze ten silnik. Bardzo chętnie, chociaż jeździłem już tym silnikiem benzynowym, pojemności 1.5, aczkolwiek myślę, że tutaj ta dwulitrowa jednostka jest idealnie spasowana. Tamten byłby troszkę za słaby, a tutaj jest idealnie. Ciekawi mnie tylko ta wersja najmocniejsza, ale to wiadomo, to tam już jest trochę wścieklizny takiej BMW, szaleństwa BMW. Dajcie znać w komentarzach, czy dla Was tak ważny jest przód napęd w tym aucie, czy akceptujecie go, czy jednak trzeba zmieniać koniecznie na tylną ośkę. A tak na poważnie powiedzcie, co myślicie o tym aucie, bo mnie ono zaszokowało jakością wykonania, wyglądem, silnikami, skrzynią i ceną, bo to wszystko jest naprawdę rozsądnie urządzone. Dzięki, że nas oglądacie, zostawcie suba i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.